Siema, siemano. Tutaj Wrangur. Znajdujemy się dzisiaj, jak widzicie, na moim już 80. poziomie, na górze Hyjal. I mamy tutaj jakieś questy teraz do zrobienia. Ogólnie powiem wam, że co mnie zaskoczyło. To, że patch za niedługo wejdzie. I trzeba będzie pożegnać naszego War Chiefa, całego ukochanego, który przez większość czasu spędzoną w Wargreamerze jedyne co zrobił to bałagan, wojnę większą niż była i szczerze powiedziawszy to wyremontował nam tylko Wargreamer, z czego co po niektórzy mogą być tylko zadowoleni. O kurde, tutaj mam kuma na paladę nam uważać, żeby mnie nie zaatakował, bo nie mam szans. Co? Mam słabego gira jeszcze. No, mamy tutaj. Zaczynają nam się powoli dobre przedmioty. Okej. Okay. Tu mamy wszystkie questy już zrobione w tej miejscowości. Udajemy się teraz z misją Protect the World Tree. Jakiegoś Blooded Paladyna na 90 poziom mamy. Dalej tak. Co miałem na myśli? Ogólnie wam powiem, że zdobyłem bardzo fajne przedmioty do transmogryfikacji, takie bronie na przykład, jako First Weapon. Dalej, zdobyłem takie coś, jako First Weapon. Zarąbiście wygląda, moim zdaniem. No wiadomo, takie coś. Nawet. Tutaj są jeszcze inne rzeczy, sekunda. O, takie coś. Czy takie coś. Fajne to są przedmioty do transmogryfikacji, to akurat nie. Dobra, przeleciałem już to nasze miejsce. Przeleciałem to jest tu. I powiem wam teraz tak, zapisałem się na zrobienie trzech instancji zwykłych z jeszcze z którymi zostały z tego z Northrendu, ponieważ zawsze one mi dadzą więcej expa niż te questy, chociaż sam się zastanawiam, czy taka prawda jest. No ale w każdym razie warto je zrobić. Dobra, tutaj teraz mamy questy kolejne. Musimy zabić 10 tych kolesi, no to z miłą chęcią to zrobię. Jedyny problem teraz, jaki jest graniem rogalem, to to, że dostaje hity od przeciwników po 1000. No, innych problemów większych nie widzę. Może pamiętacie, w materiale z Hellfire, nie wiem czy to był ten materiał akurat, który nagrywałem, z Drogi do Perfekcji, bo teraz jest bodajże odcinek 5 Drogi do Perfekcji. Dropnął mi przedmiot taki z Hellfire Ramparts, który się zbije Blade of Mist. Fortune. Jest to dosyć atrakcyjny przedmiot, dwuręczny sword do transmogryfikacji i właśnie go wystawiłem na aukcję za 7000 golda. Zobaczymy, czy go ktoś kupi. Ja na razie w sumie nie mam jakichś wymagań większych, żeby potrzebować, bo mój warrior ma zarąbistą masę za honor i nie potrzebuje jakichś większych udogodnień. Jak widzicie, te questy na Hyjal nie są bardzo skomplikowane. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Hyjal, to jest niedaleko Orgrimmaru. To są praktycznie wszystkie miasta koło siebie. Znaczy, wszystkie lokacje koło siebie są tutaj bardzo blisko rozstawione. Teraz tak. Kolejną ważną rzeczą, jak się gra Rogue'em, trzeba pamiętać o tym, żeby jak najwięcej sprawdzać swoje skille, kombinacje ustawiać, nowe makro robić. Makro jest bardzo przydatną rzeczą. Wiele razy wykorzystuję makro na swoim warriorze, którego znam w 100%. Materiały z warriora, nie wiem kiedy się pokażą jakiekolwiek, ponieważ no, jakoś tak za bardzo nie chcę ich nagrywać. W końcu musicie mi uwierzyć, że mam warriora, bo warrior się nazywa Warper, czy jakoś tak. Ale przecież Hierlumy nie zdobyłem rogalem sam grając, bo poza tym trzeba mieć w gildii wysoki ranking, a dopiero teraz mam taką rangę, czyli jestem czempionem w gildii. No i dodatkowo trzeba jeszcze, przecież wiadomo, zdobyć, jak to się nazywa, golda trochę. 4000 przynajmniej golda, żeby kupić sobie Hierlumy. Nie liczę tego, że trzeba chodzić na instancje wysokopoziomowe, a żeby w ogóle cokolwiek zyskać. Chodzi mi tutaj głównie o przepraszam.
przepraszam. Chodzi mi tutaj głównie o Justice Pointsy, które są też potrzebne do kupienia Heirloomów, takich jak właśnie Daggery na DPS-a. Więc widzicie, wszystko jest zależne od siebie. A Justice Pointsy, no chyba, nie wiem ile dostawało się, 250 albo 250 albo 500, nie wiem, 250. 250 Justice Pointsów dostawało się za zabicie chyba jednego bossa na instancji. No to teraz nie wiem jak to będzie. To były randomowe instancje, plus jeszcze jakiś bonus tam dzienny. Nie było tego za wiele, ale zawsze coś. Dobra, mamy tych kolesi załatwionych, teraz jeszcze musimy tych tutaj magów uwalić trochę. CC, ambush, 10 tysięcy, dobicie 9 tysięcy i crit 1 tagerka, ładnie wszystko ciało. Osobiście uważam, że najszybciej leveluje się chyba DK, nie. Najszybciej leveluje się Monka, jeżeli chodzi już o takie to. Jeżeli chcecie szybko pograć sobie w WoWa, znaczy szybko 90 poziom, to jak najbardziej, używając do tego Heirloomów, to najbardziej polecam do tego Monka. Jakieś fragmenty muszę poznajdywać, to polecam najbardziej do tego Monka, ponieważ Monk ma codziennie na godzinę buffa, który daje mu 50% więcej expo. Jeżeli zestakujecie to, to się da stakować do chyba 5. Wszystko to jest kombinowane przez tych. Chciałbym już to wybijać w takim razie po kolei, bo nie ma innej opcji. Dobra. I tak, jeżeli to zestakujecie, to już wam mówię co dalej. Jeżeli zestakujecie to z 5 razy, no to macie 5 godzin po 50% expa. Teraz doliczam Heirloomy, które naprawdę są około 50%. No więc jesteście na wygranej pozycji, od razu już wam mówię. Każdy wie, że Heirloomy dają mniej więcej 50% expa plus to co Monk daje 50%, czyli macie 100% expa. Jednym słowem dostajecie prawie tyle co z tych eliksirów takich. Już wam mówię. Też, to akurat pociągnę też do drogę do perfekcji. Jeżeli chcecie grać perfekcyjnie i szybko level wbić, to nie ma nic lepszego niż zdobycie eliksiru z Pandarii swoim 90 poziomem. Jeżeli macie już taki wcześniej. Nazywa się on Elixir of Ancient Knowledge, czy coś takiego. Jakoś tak się on nazywa. Już wam mówię co on daje. Daje ten eliksir 300% na 1 godzinę expa więcej. To sobie doliczycie do Monka, czyli macie około 400% expa więcej. To nie wiem ile to jest razy level szybciej, ale w każdym bądź razie sporo. Jeżeli o mnie chodzi, nie posiadam go, ponieważ wiem gdzie jest boss, ale dropnąć ten eliksir, no to trzeba by było parę godzin ładnych poczekać, żeby go dropnąć. A tak jak mówię, ruch o ten eliksir jest spory, bo ludzie sobie lubią pofarmić. Mamy Nidal Blue i mogę go pojechać próbować. 20 tysięcy życia, zobaczymy. Czym on w ogóle jest. Mało many ma to we Feralu będzie prawdopodobnie, ale nie jestem tego pewien. Dobra. No i nie wiem, czy on mi coś zrobi teraz w ogóle. Zobaczymy. Ja sobie jeszcze podka wezmę i zabiłem. Podprawię. To teraz jestem na jakimś gównie. Muszę sobie odpalić parę rzeczy. Aby mnie nie zabiło. O, zostało mi 300 kg życia. Nie, źle. Paniczny nasa, żeby mi kombat się wyłączył. No i dobra, i po Rogalu, mamy Roja zabitego. On się za niedługo tu zrespił, bo to jest jakoś blisko tutaj, w każdym razie. Ja już nie mogę być w tym miejscu, bo mnie zabije. Więc muszę przejść na inną lokację. No dobrze. Teraz tak. Jeżeli chodzi o Hyjal, jeżeli macie i nie macie Heirloomów, to jesteście w stanie tutaj wyjść na poziomie, żebym nie skłamał, 83. I potem idziecie na Deep Holm i wychodzicie na, po zrobieniu wszystkich kwestów w Deep Holmie na 85 poziomie. I macie z głowy cały kwestatak.
Jednym słowem, was nie może dotyczyć kataklizm, już jak jesteście na poziomie 85. Potem przychodzicie do Orgrimmaru, dostajecie questa od Garrosha Hellscreama i udajecie się na Pandarię. Nie wiem, jak to będzie od patcha 5.4, ale w każdym razie będzie fajnie. Na pewno spotkamy się w drodze do perfekcji z Garroshem Hellscreamem, żeby go pożegnać i powiedzieć mu: cześć frajerze, znikaj z mojego życia. Ponieważ ja osobiście i nie tylko ja, ale większość ludzi uważa, że on po prostu zaszkodził Hordzie i po prostu doprowadził ją na skraj zniszczenia. Bo w końcu jak taka potężna, jak takie potężne przymierze jak Horda może stracić troli, może potracić inne rasy? Dlaczego one zostały odrzucone na bok, a orkowie zostali na samym topie? I to orkowie wybrani jeszcze z Gwardii Korn i inne sługusy Garrosha Hellscreama. No, wypasiony ten kask trochę jest, nie powiem. Na razie go wezmę, bo on tak. Nie mam nic innego do wzięcia. Dobra, wezmę to, to wezmę. No i dobrze, to by było na tyle w tym odcinku Drogi do Perfekcji. Postaram się wam przedstawić następną krainę Deep Hole w następnym odcinku. A teraz do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.